Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Dobra. Targaryen. A no tak! A ty oglądałeś? On, przecież on jest zakochany w tej grze o tron. Tak? Dobra, bo to leci. Jeszcze raz. Targaryenowie to byli wrót smoka. To możemy w sumie zaczynać. Od tego sobie zaczniemy, ja to gdzieś tam sobie wrzucę. Słuchajcie, bo teraz Piotrek ogląda grę o tron, a w grze o tron jest taka słynna dynastia Targaryenów. I jednym z Targaryenów jest Michał Pasternak. Ale to ja jestem bardziej ród smoka z tych Targaryenów. Ale to są ci sami, co byli w grze o tron. Nie, no tylko ci sami, tylko że wcześniej. No, tak. Czyli to byli kurwa 100 lat wcześniej, czy ci sami? No, ale jeden ród. Nie, nie, ale jeden ród. Poczekaj chwilę. Jedna krew, stary. Oglądałeś grę o tron? Oczywiście, że tak. To samo? No. To jak wy oglądacie? Jednym okiem, czy słuchacie? Ale ja rodu smoka nie oglądałem. Aha. To byli inni Targaryenowie. No to dzięki za spoiler. Dobra, nie spoiler. Targaryenowie wyginęli. Co ty mówisz, człowieku? Zostało ich tylko dwóch. Została... No tak, no. Ale oni byli właśnie z tamtego rodu, co są z filmu ten z rodu smoka, czyli Daenerys i ta je, i ten jej brat. Tak, w przodkowie. No tak. No, bo ty rozumiesz, że ród smoka dzieje się przed grą o tron. Tak. Ale słuchajcie, ale... To są ich przodkowie później. Ale tutaj jeszcze musiał zostać jeden Targaryen, bo mamy Michała. Najważniejsze. Tak. Się ukrył. Dobra, słuchajcie, zaczynamy część merytoryczną. Tron jest mój. To, ej, żelazny tron jest twój, no. Tylko musisz sobie go wykuć, bo... Ja jestem Snowem. Ja mam wykuty. Snowem? No, bo jestem z północy, z Gdańska. No. Ale... A, tak? No. Aha, ale to oni nie mogą mieć dzieci, oni tam na mur i elo. To Starkiem. Starkiem, tak. To pasuje, słuchajcie. Zdrajcą, bo zdradził. Kto? No ty. Kto? No, no ty. A no w sumie zabił. Nie, spoileruj się! A no tak! Ja nie obejrzałem ostatniego odcinka jeszcze. To po co zaczynasz ten Dobra, temat? Kończymy. Ja... Cicho. No zaczynasz. Ale tak się domyślałem, że to się tak skończy, bo on jest prawy, tak jak ja, ma zasady, a ci Targaryenowie są pierdolnięci. Bez urazy. Dobra, lecimy już merytory. Koniec gry o tron. Dobra, to porozmawiajmy o ród smoka w takim Ale razie. Ja też nie oglądałem. O matko boska, co tu się wydarzyło? Oś jest gorąco. No. Ej, ale w ogóle tu jest tak, słuchajcie, zajeżdżam. Oczywiście. Jak to by gdzie? Konstancin, najdroższa dzielnica, najdroższa miejscowość. Wpuszcza mi jakaś służba. Tylko parkingu nie macie pod posesją, bo z 15 minut szukałem. Te bananowe życie dalej widzę uskuteczniasz, Michał. No, trudno cię odzwyczaić od tego, nie? Tak. Nieważne gdzie jestem, ważne, że jestem bananem. Tak, dokładnie, ale teraz panowie jesteście... Boże, ale mi jest gorąco. Gwiazdami internetu. EBEB, prowadzicie tam materiały. Gwiazdami internetu jesteś. Dobrze to brzmi. Już nas na minę wpierdala. Gwiazda internetu. No, na czego? Internetu. Nie no, bardziej bym go definiował jako młody prospekt z akademii. A siebie jak zdefiniujesz? Targaryen. Doświadczony. Prospekt z akademii. Kto, do kogo się odezwał EBEB? Do pierwszego, do ciebie czy do Michała? Znaczy to on ze mną zagadał, czyli... To znowu będzie Nie no, jakby... Ten... Zabrakło ci Kurde, słów. Kurde, jakby to powiedzieć. Jakby to powiedzieć. No jakby ja był pierwszy w projekcie, a że zaczęliśmy z Michałem więcej czasu spędzać. No. Wszystko dzięki tobie. Michał, powiedz jak tak, zaczął przyjeżdżać do Warszawy, no to mieszka u mnie, także... Ale w ogóle mieszka u mnie, dzięki mnie. U mnie na kanale. No. I u mnie na kanapie i u mnie w pokoju. Tak. I taka myśl przyszła, że może zabrać Michała dla Beki, zobaczyć jego reakcję. I tak ten pierwszy odcinek powstał z Prime'u. No i tam już robotę to zrobiło, że widzowie byli w niebo wzięci. Aha, ale jak w ogóle ładnie o sobie Piotr powiedział. W trzeciej osobie. Ja był pierwszy. Słuchaj, no i dobra. Przed kamerą. Zawsze jest pierwszy. Tylko ostatnio był drugi. Ooo. No ale to i tak, no, w jakimś sensie to zwycięstwo. Pochwal się. Nie jedną głośną decyzją. To może ja powiem. Słuchajcie, bo były ostatnie Mistrzostwa Polski MMA Polska Stowarzyszenia i Piotrek zdobył srebrny medal. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Brawo.
Tutaj teraz mój montażysta, którego nie mam, powinien dać znaczy jakieś oklaski, których nie będzie, także masz je tutaj, brawo. Brawa dla Piotrka. Owacje na stojąco. Tak, owacje na stojąco. Oglądałem live, ale no finał przegrany. No przegrany, ale nie jednogłośną decyzją. Walka bliska była, także... Czyli można powiedzieć wina sędziów, nie? No nie, nie. Wina sędziów. Dobra waleczka była, zabrakło dosłownie... Sędziego jednego. Nie, no troszkę szczegółów przy tej omoplacie albo przy plecach, to mi sekund zabrakło. Może bym wygrał w tej trzeciej rundzie przed czasem. Ale ten, no dobry przeciwnik był, no co? Ale trafne uwaga, zabrakło jednego sędziego, no. On mnie będzie podszczypywał, bo jest... Ja bym dał na ciebie. Ale ty masz... Ja bym też dał na ciebie. No. Jakiegoś? Tak, na pewno. No, ale ty co? Ale w MMA. W MMA mam... Dwa razy byłem mistrzem Polski. No dobra, ale gdzieś tam na Almie, a na MMA Polska to jest naprawdę mocno obsadzony turniej. Ja na Almie też mam. Słuchaj, ja mam mistrza Almy MMA VIP. No i co? Ale to co? Wygrałem ten turniej i później dostałem w ramach nagrody walkę zawodową. Super, no nie będziemy się licytować. Jestem zadowolony z tego wicemistrzostwa, trener ale też. To nie jest licytacja, trener oglądał walkę i ten. Wyciągamy wnioski i za rok lecimy po mistrza. A czemu ciebie nie było? No właśnie. Gdzie? No na walce młodego. Bo ja startowałem na Almie, a nie na czym? MMA Polska. A na MMA Polska. No ale jako wiesz, wsparcie mogłeś być, nie? Nie wspieram. No on taki MMA jest MMA właśnie. Polska, tylko wspieram Almę. Aha. Nie, no żartuję. No po prostu w ostatnim miesiącu w domu byłem dwa dni. Mhm. Także dlatego wróciłem do domu, bo fajnie by było w końcu się pokazać. Czyli nie jest warty, tak? Tego? Grubo cię wow. No, jak nas podszczypuje. Znaczy on nas nie podszczypuje, on cię zaatakował. Zaatakował, to jest front na klatę, stary. Nie jestem warty? No, czemu się chodzić? Nie, to właśnie ty się tłumaczy, no nie właśnie, on. Nie bo to on walczył. Ty się tłumaczy. On czekał na ciebie, stary. Słuchaj, ja się nie tłumaczę. Denis by ci wytłumaczył, dlaczego ja się nie tłumaczę. I tłumaczysz okay, można się gdzie. Słuchaj, ja nie byłem z tobą na turnieju amatorskim, mam z tobą jechać z tego, co słyszałem, na walkę półzawodową, tak? W czerwcu. To może wiecie co, od razu też ogłośmy, powiedzmy, żeby ludzie wiedzieli, tak? 7 czerwca mam nie byle kto. 7 czerwca mój debiut półzawodowy w Szczecinie na gali Seaside Battles, także zapraszam do kibicowania. Michał może ten, bo jeszcze się nie zdecydował, czy pojedzie ze mną. Będzie tam Piotrek, będzie tam Michał. No i będzie trener Mirosław. Tak. Gdzie? W Szczecinie. O, to dalej się nie dało. Amfiteatr Szczecin, ale wiesz, to też blisko moich stron. W Toruniu? Pomyliło mi się ostatnio w Szczecinie. Aha, ale to i tak w Szczecinie. Ej, ostatnio powiedziałem u Wrzoska na Sixpacku, że 7 lipca w Toruniu, a to jest 7, czerwca, 7 czerwca w Szczecinie. To widać, zaangażowany jesteś mocno. No, zakręcony. Ale Marian Ziółkowski był u ciebie w narożniku. Był. Skąd w ogóle taki pomysł? Może przejdźmy do następnego. Nie, no nie. Trener wie, że Marian był, to od razu wyjaśnię na starcie. Dzisiaj trener dzwonił i tam się śmiał, że o, Marianka sobie wziąłem. Ale że tak pozytywnie, nie? Nie, bez że jakichś negatywnych emocji. Ja z Marianem się już znamy od jakiegoś czasu, lubimy się. Marian mnie darzy sympatią, ja jego też. I tak widział, że jestem z Wojtkiem. Zaproponował mi swoją pomoc, a mój styl jest bardzo podobny do stylu walki Mariana, czyli ten długi, lewy, cały czas dużo na nogach chodzenia. Mamy tego samego trenera boksu, trenera Jacka Kucharczyka, pozdrawiam, jakby oglądał wywiad. Trener ogląda wasze programy, czy nie? Trener Mirosław? Nie, trener Kucharczyk. Mariana wywiady wiem, że ogląda. No. Znaczy, ja też wiem, bo dzisiaj oglądałem Mariana wywiad. I Marian to powiedział, tak, też oglądałem ten wywiad. No. Trzymamy kciuki w ogóle za Marianę, żeby skopał dupę. Jest. Saladinowi. No i wiesz, jak mistrz KSW proponuje ci stanie w narożniku, to głupio by było odmówić tego, nie? No to tak. Było dla mnie taka nobilitacja, że przyszedł, zaproponował... Nobilitacja. Mobilizacja. Nie, to są dwa inne słowa. I wiesz, i mobilizacja przy tym też, no i wiesz, i fajne podpowiedzi mi dawał. No. A to była ta walka finałowa? I w drugiej i w finałowej. Pozdrawiam Mariana. I jakby trener Mirosław był w walce finałowej, to zapewne byś wygrał. Też tak myślę. Właśnie. Też tak myślę, bo dzisiaj robiłem omówienie tej walki finałowej z trenerem i właśnie dużo było tego lewego, a trener Mirek wolałby, żebym uderzał prawy, żeby mnie nie klinczowali, nie mieli okazji do klinczu. No okay. I tak ja się z tym zgadzam, tylko no wiadomo, to jest walka, to są emocje, też chłodnej głowy trochę zabrakło w tym finale. To jest walka, to są emocje, ja jestem trochę... Nie znasz tego?
Nie. Jak to wtedy powiedział Mateusz? Ja znam to, będę ci wciągał, wyciągał na kontrę. Nie, nawet... dokąd. Nie, bo ja właśnie nie pamiętam, jak on powiedział. To jest walka, to są emocje, ja jestem trochę pojebany. Jakoś tak. Pojebany jesteś? Ja nie. To co on nadzieje? Ja nie wyjdę stąd zaraz cały. To było tylko nawiązanie do słów Amadeusza Ferrari, rozumiesz? Skierowane w kierunku naszego przyjaciela Piotrka. Chupcio. Okay. Do przyjaciół na walki się przyjeżdża, stary, a nie. Omija. No. Byłem u przyjaciela prawie miesiąc i w końcu powiedział, jedź do domu. Tak się nie mówi do przyjaciół. Coś cię masz. Następne pytanie jakieś? Następny zestaw pytań. Jedziemy dalej. Czemu wybrałeś jego? Najmniej chyba oczywisty wybór to był Michał Pasternak. Michała? Tak. No właśnie. Czemu dlatego... wybrałeś jego? To też się bierze z mojej skłonności, że ja lubię dziwnych ludzi, specyficznych. Ja ci powiem całą dlatego historię, lubisz sam siebie, jak nie? Poznałem się z Michałem, nie? No dalej. Te 3 lata temu wchodzę do akademii i tam wiadomo, zawodowcy z zawodowcami, no. Amatorzy z amatorami, ale wszyscy tak razem. Siedzi jakiś gość pod ścianą, nie? Tak, łysy, z nikim nie gada, ten. I tam, nie wiem, z parę miesięcy w ogóle z nim nie gadałem, jak go widziałem pierwszy raz, pewnie nawet mnie nie zauważył, nie? Co były moje początki w akademii. Weź przytrzymaj. Nagrywa się? Nie, dobrze, jest. Kurde, bo ja myślałem, że ja nie włączyłem ten, że ja nie włączyłem dźwięku. I była taka akcja, że ja straciłem pracę w Warszawie, nie? A wiesz, ja sobie wtedy pokój wynajmowałem, nie miałem mieszkania i w ogóle i tak cienko było. I ja gadałem do takiego ziomka, żeby mi załatwił robotę w szatni. I Michał to usłyszał i tak dla beki zaczął go podkręcać, że a weź mu tą robotę załatw, co ty jesteś, kumpel? No i tak jakoś zaczęliśmy gadać i później na obozie mnie wzięliście do domku, nie? Mm-hmm. Bo były bardziej domki zawodowców i amatorów, nie? A zawodowcy mnie wzięli... Który to był obóz? Ten jeden z pierwszych. Ten, co wtedy był Sarara i... Nie, akurat, ale chyba wcześniejszy nawet. Zimę, tak? No. I wiesz, no i tak jakiś złapałem... Drugi obóz to był. Ktoś jeszcze z nami mieszka? Tutaj... Patrz, ktoś wchodzi do chaty, nie? Dobra, to nieważne. Powiem ci, że tu w tym domu spało pół akademii. O. Ogólnie, nie? Tu dla wszystkich mamy drzwi otwarte naszych przyjaciół. I tak, i złapałem takie flow dobre z Michałem, że no nie wiem, jakoś tak mnie polubił od razu i tak wyszło, że myślę, no kogo mógłbym wziąć na kanał, nie? No tak. Bo ja wiedziałem, jaki jest Michał, jak się otworzy, że jest mega pompa, bo na tych obozach to była taka beka, ale jak już była większa ilość ludzi, to już tak, wiesz, już tak się nie zachowywał otwarcie. Przytłoczony jesteś, tak? Czy jak jest za dużo ludzi? Jak do mnie. A wiesz, nie. Jak uwolniłem tą medialną bestię, no to teraz widzicie, co się dzieje. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z uwolnienia tej bestii. Dzięki tobie, nie? No nie mówię, że dzięki mnie. Ale ja tak mówię. No, ale no poniekąd tak jest. No tak. Odkrył twój talent. Ty pomogłeś mu w robocie, na szatni, on ci dał robotę, zobacz, gwiazdę. Nie no, bardzo do tego się trener Mirosław przyczynił. Znowu ci zajebał, że byłeś szatniarzem? Co ty? Nie mieszaj wątków, bo ja że w szatni czaję, już no wiem. Ja, ty nie szczaiłeś, co on do ciebie mówi. Nie, teraz to ja nie szczaiłem tamtego, co ty mówiłeś. Ale ty widzę, jesteś tutaj, ty. O niby siedzisz, nie słuchasz, ale naprawdę jest. Może to jest Lannister, wiesz, on jednak. Może on był blondynem. Lannisterowie zawsze spłacają swoje długi. No. Także powinieneś spłacić w stosunku do kolegi, bo już to jest trzeci atak. W twoją stronę. Dobrze, ale jak wy tu macie gorąco, ja cię kręcę. Nagrzaliśmy, Hubert, na twój przyjazd takiego... Ognisko paliliście tu. Bo to jest ród smoka. Grilla mamy obok w pokoju. Macie grilla? Smoka mamy. Smoka ty, no i dobra, no i po prostu dobra. Michał jest odkrytym talentem, jest fajnie. No. Michał, zadowolony jesteś? Bardzo. Co twoja żona na to? Na co? A ty co robisz teraz w sieci? Ciągle dzwoni do tych drzwi, tak czy nie? Nie, teraz to... Ja nie mam tak jak ta, że moja żona, no to są moje sprawy i co, ona ma mi odradzać, czy ma mi doradzać? Nie, no chyba ci mówi, nie wiem, Michał fajnie, Michał nie fajnie, Michał nie wiem, tak? Jak żona wspiera mnie we wszystkim, no. Bardziej tak bym bardzo powiedział. Fajnie. Dobrze. A ty jesteś ogólnie zadowolony z tego wszystkiego, bo ja widzę, że wy się czujecie coraz lepiej i zaraz się spytam, kto na was wywarł takie największe wrażenie. Ale teraz chyba już czujesz się tam jak u siebie, co? Znaczy jak u siebie. Od początku to była w jakimś sensie fajna zabawa. Jak żeśmy zaczęli przyjeżdżać na te pierwsze konferencje, to na początku to było trochę takie dzikie, ale jak żeśmy poznali tych ludzi, zaczęliśmy z nimi rozmawiać,
Dzikie? Tak wiesz. Te przygody z flinkami zaczynały się od MMA VIP. Tam było dziko, dopiero stary. Znaczy, słuchaj, no dziko. No, no, ja już to kiedyś mówiłem, że przyjechaliśmy, a tam jest co drugi to jest ulicznik, a co trzeci to jest z blokowic, a co czwarty to jest gangster. No. No wiesz, nasza pierwsza to był Prime, nie? Taka konferencja. I to był się z tym takim niebieskim mikrofonikiem. Tak, i tam była jazda, wiesz, ja tam weszliśmy, ja mówię, nie, wracamy do domu, nie? Ja tu nie dam rady. Ale mi się podobało. Pół godziny posiedzieliśmy, tak się oswoiliśmy i wyszło fajnie w miarę, nie? Mhm. No. Kto na was zrobił największe wrażenie z tego świata? Bo mi. Albo dobra, no to na początku powiedzcie wy. Z kim najlepiej nam się rozmawia? No? Myślę, że najbardziej taki. Do wywiadów, tak myślę, jest Najman, tak. Bo zawsze potrafi pokręcić atmosferę i zawsze wymyśli coś no. I dobrze fajnego. Się chyba czuje przy nas, bo tak podkręcił w tym ostatnim odcinku, tak pozytywnie było, że Najman na pewno. No. Bomba, bo jest wygadany i też dużo mówi. Tak, Filipek. Mimo, że taki troszkę jest bardziej cicho od reszty, to fajnie się z nim gada. Też inteligentny jest bardzo. Bardzo. I dużo materiału z nim wycięliśmy, ale ogólnie spoko się z nim gada. Szczelina. Nie? Tylko, że coś ostatnio nie chciał z nami rozmawiać, ale znowu się przełamał. Kto to? Wiem, dobra. No, Piotrek Szczelina, tak. A z takich osób, co na mnie ich nie lubiłem wcześniej, a pozytywne wrażenie, to na pewno Paweł Tyburski, bo zanim go poznałem, to tak nie przepadałem za jego osobą, a jak pierwszy raz z nim porozmawialiśmy na High League'u tym wcześniejszym, to w porządku. No. W porządku gość, później jak nas widział, gdzieś to już nam z daleka machał i teraz jak go widzimy, to normalnie piona jest bita, gadamy z nim, także Paweł Tyburski na pewno na plus i chyba Maja, nie? No i Maja. Tak, zanim pierwszą rozmowę z Mają mieliśmy, to myśleliśmy, że to będzie, że ona nas będzie atakowała, to my chcieliśmy z niej bekę trochę pokręcić, byliśmy gotowi na kontratak z jej strony, ale jak już zaprosiliśmy ją do rozmowy, to bardzo fajnie wyszło. Kontratak od razu, ten plecy się wpinają. Dobra, ale... Co? Do odpływu. Tak, to tak jak Dubiel, tak, Matsu. Tak. Ej, ale teraz coś miałem w głowie i zapomniałem. O, a na odwrót, a w drugą stronę, kto zrobił, kto wam się wydawał spoko, a okazał się, no nie wiem, jak chcę mówić brzydko, słabym gościem. Słabym rozmówcą. No. No ale i też może takim człowiekiem, którego sobie wyobrażaliście inaczej, kurde, nie? Kurde, Wiewiór. Bo jak oglądałem jakieś szoty z nim czy coś, to mega beka, zawsze się śmiałem, a zaprosiliśmy go dwa razy na dwóch różnych konferencjach i tak nie kleiła nam się gadka za bardzo. Mhm. Tak na siłę, odpowiadał jednym słowem i tak na siłę to było wszystko. Ale uważam, że jest w porządku gościem, ale może po prostu z nami nie ma podobnego flow. No to ja na Wiewiórze. A ty, Michał? Ciężko jest mi wytypować taką osobę. Ten z tej ekipy lodów. A jaki? Od Friza? Mikser. A, Mikser. A. Ale chyba na niego się nie nastawiałem, albo ty go nawet nie znałeś no, wcześniej. Ja go nie znałem, no ale myślałem, że jak zaczniemy z nim rozmawiać, to coś się z tego wykluje. No, on jeszcze bardziej się zamknął w sobie. Się wystraszył Michała może. No chyba tak, nie, bo no, to zbarknąłeś na niego czy coś. Tragiczna była ta rozmowa. Ja wam powiem, naprawdę, ja to taką tylko wam dam anegdotkę. Jak zaczynałem lubimy wywiady... No. Co? Lubimy kawałek. Nie, ale to nie jest kanał. Jak kawał. Co kawał? To nie jest kawał. Nie. Słuchajcie. Anegdotka. Zaczynam te wywiady, no i tam, no wiadomo, że do Akademii no nie jest żaden tajemnicą, że jeżdżę najczęściej, no nie? Tak. Jestem tam... Kto tam jest? Wojtu. A, okej. Okay. Jeżdżę i pamiętam ciebie. Ja mówię, kurde, co za gość, nie? Nagrywaliśmy raz wywiad, pamiętam, w Bakałażewie na Pomoście. Pamiętasz? Pamiętam. I wtedy, nie wiem, tam trzeba było, wiecie, przyjść. Dojść na ten pomost i w ogóle, i ty byłeś w domku, coś tam robiłeś do jedzenia. Ja mówię, no to chodź Michał na wywiad, pójdziemy, go nagramy, a ty, no że gdzie? Ja mówię, że na pomoście. Jak ty się na mnie spojrzałeś wtedy, że trzeba iść na pomost, ja mówię, o kurde, co za gość, tak, że trzeba było dojść. I potem mieliśmy taki wywiad, pamiętasz, na ławce, jak były nagrywki do Wild MMA.
I ty mi powiedziałeś taką, o w ogóle tyle ten wywiad, to nie wiem, ja myślałem, że ty się kłócisz ze mną, ale to jest prawda, że Michała trzeba poznać, no nie, i wyczuć twoje też poczucie humoru, bo ty powiedziałeś też, to chyba było po wywiadzie do mnie, że twoje poczucie humoru to rozumiesz tylko ty, bo nawet twoja żona to ci powiedziała, że tylko ty chyba sam to rozumiesz. I teraz już chyba też wszyscy cię wyczuli i można powiedzieć, że... Myślę, że nie wszyscy. Myślisz, że nie? Myślę, że nie wszyscy i myślę, że do końca jeszcze nikt mnie nie wyczuł. O, to ciekawe. On chce zachować nutkę tajemniczości, wiesz, że jeszcze go nie rozczytali. No. Nawet ty pewnie mnie rozczytałeś, no ale to już inna kwestia. Ale to co, nie podobał ci się ten wywiad na tej ławce? Nie, dobry był, ale się spodobało też ludziom w ogóle. A kiedy ty tak zacząłeś wzbudzać twoim zdaniem większe zainteresowanie ludzi? No bo ja pamiętam na początku te wywiady, tam się klikało, wiesz, tak nie wiem, tam 10 tysięcy około, a teraz co nie nagramy, no to powyżej 100 ma każdy. Nie mam pojęcia, bo ja nigdy tak nie śledziłem, ile... Viewsów nie śledziłeś? Proszę? Nie śledziłeś ilości wyświetleń? Nie, teraz dopiero zaglądam, jak jest mój wywiad, mniej więcej ile jest wyświetleń i widzę, że jest... Komu warto dawać, nie? Nie, że jest większe zainteresowanie. Nie mam tak, że komuś dam wywiad, a innej osobie odmówię, bo mam mniejsze zasięgi. Próbuję do każdego podchodzić w ten sam sposób i każdego szanować tak samo, nie? No. Dobrze. Chciałem się was podpytać o... Bo teraz jesteście, można powiedzieć, w tym środowisku dziennikarskim. Tam się dużo dzieje. Strzelam, że myśleliście, że dzieje się mniej. Zaskoczyło was to, jak to wygląda od kulis? No nie będziemy ukrywać, że tak. A co cię zaskoczyło w tym? No Micha. No ale no wiesz, jak oni mówią, ja z tym, nie, ja byłem pierwszy. Nie wpychaj czyli się. Czyli takie kłótnie. Te takie, no, że niby wszyscy się lubią. I gadają ze sobą, witają się, a jednak każdy drugiemu życzy, że ten mi zabrał tego na wywiad, ten czyli tamtego. Czyli mówisz, że są fałszywi w jakimś sensie? No, a tak to nie wygląda dla ciebie? Znaczy wiesz, no u mnie to wygląda tak, że bardziej tam każdy po prostu chce jak najszybciej odwalić swoją robotę i wiesz, złapać czym więcej wywiadów, tym lepiej dla nich, nie? No wiem, druga ale... sprawa też jest taka, że tam nie ma ustalony jakiś harmonogram, że teraz robi z tym, tylko wiesz, to jest takie wyłapywanie. Ja go złapałem pierwszy, on idzie do mnie. Mi się wydaje, że tu jest taka zasada. No, to zgodzę się z tym, ale tak myślałem, że to inaczej trochę wygląda od środka. A myśleliście, bo już nie chcę mówić nazwiskami tutaj, bo nie chcę rzucać, bo to nie jest... Kogo najbardziej nie lubimy? Nie, to, że no, nie lubicie. Możemy powiedzieć, to pociśniemy zaraz kogoś. Kogo najbardziej nie lubisz? Nie chcę mówić. No mów. Nie mam, mogę powiedzieć, kogo najbardziej lubię. Kogo? Nie lubisz. Lubisz to mało. Nie, ja tak nie mam, że nie lubię, tylko są ludzie, którzy są dla mnie obojętni, a są tacy, z którymi... Kto jest najbardziej obojętny? Lubię porozmawiać. No nie wiem, są tacy, z którymi nigdy nawet nie porozmawialiśmy. Wy tam siedzicie zawsze na końcu tych dwóch krzesełkach. No, jak ktoś coś chce, to podchodzi do nas, ale patrz, zawsze rozmawiamy z tobą. Tak, i nigdy mnie nie ma na kanale. No, bo musisz coś poddymić. No. Nie, ale bo... Wiesz, rozmawiamy z tobą, rozmawiamy z Cichym. Ten zawsze podejdzie do nas. Z Fight Sportu teraz musimy porozmawiać. No, bo nigdy z nim nawet nie pogadaliśmy ani nic, nie? Tak. I no to wiesz, to na przykład tacy to są mi obojętni. A no, tacy są obojętni. No, ty co wymieniłeś? Ja Cichy i Tomek z Fight Sport. A jeszcze zawsze na przykład Rogodziński do nas podejdzie się przywitanie. No można powiedzieć, że niektórzy są tacy bardziej przyjaźnie nastawieni tak, do nas tak. Niż inni. No. A niektórzy tu nawet na nas spoglądają, wiesz. Z wyższością? Nie, że z takim, że kurde, znowu przyszli nam, wiesz, wyświetlenia podbiorą. Takie odnoszę wrażenie. Następnym razem pokaż, który. Ale pamiętasz, jak pierwszy raz zrobiliśmy ten patent z krzesełkami, że rozłożyliśmy sobie krzesła i zajęliśmy jakąś tam część ścianki, to wiesz, to teraz już ludzie są przyzwyczajeni, a wcześniej to tak dziwnie na to patrzyli, nie? Ktoś nam ukradł krzesło. Jakbyśmy tak na... Olewczo robili te wywiady, a widzom się to podoba i uważam, że naszym rozmówcom też, że oni mogą sobie usiąść i na spokojnie. My mamy inny styl robienia wywiadów niż reszta zawodników. Mówiąc zawodników, reszta redaktorów. Oni robią wywiady i rozmawiają głównie o walkach, a my robimy wywiady i rozmawiamy głównie o głupotach.
O niczym. No, znaczy, ale... nie do końca o niczym, bo uważam, że też można dużo wartościowych rzeczy wyciągnąć z tego, co mówimy i tak. Z treści naszych. Dokładnie. Wywiadów. Ja na przykład nigdy bym się spodziewał, że Dubiel podczas seksu udusi Natsu, nie? Tak samo byś się nigdy nie spodziewał, że Maja Staśko pochodzi z blokowisk. No. Albo że Michał Pasternak jest bananem. No, to już mniejsza o to. Ale druga sprawa, że nawet Maja Staśko powiedziała, że z nami i się najlepiej rozmawiał. Bo wiecie co, ja mam z Mają Staśko też, zrobiłem z nią tylko jeden wywiad w życiu i też był spoko. Z nią się fajnie rozmawia, jak się nie rozmawia na te tematy jej takie, które ona mówi, no nie? My ich nie podejmujemy. Tak, i ja właśnie tak samo zrobiłem, mówię, dobra, pogadam z nią o czymś innym, no bo to bez sensu, no bo się nie będę kłócić. Nie zgadzać tak. Z tym, co ona promuje i tak dalej, dlatego o tym nie rozmawiamy. No. No, a wy w ogóle się przygotowujecie do tego, czy nie? Znaczy, no ty, to ja wiem, że nie. No i to właśnie, tak, ty, to ja wiem, że nie. Michał, właśnie wiesz? Michał leci na spontanie, a ja robię jakiś tam research lekki, bo na przykład nie wiedziałem ostatnio, kim jest Paulina Hornik. No. To w ogóle... To mi się też podobało. Ja jestem z teamu X2. A Michał, a co to X2? No, więc... no i posłuchaj, teraz jak ja bym się zaczął szykować do tych wszystkich wywiadów, no to teraz... straci ten urok. Taki, tak, urok cały. Tak, no. Pieniądze, no, te coś, urok. Te coś. No sorry. I właśnie dlatego Michała nie przygotowujemy, bo na tym to polega, a ja muszę tam jednak wiedzieć, wiesz, kogo warto zaprosić, kto tam poddymia, kto nie poddymia. No. Znaczy często się zdarza tak, że zapraszamy kogoś, kto ma poddymić. I nie poddymia. A jednak wychodzi z tego lipa. Z typa i przydałby się wtedy melanż na parafii i zapraszamy kogoś innego i jest jazda. Tak, na przykład jak tego... Tutaj by można było kręcić melanż. I X Diablesa, co w ogóle myśleliśmy, że to jakiś stypiarz, a on, pamiętasz tego od Fify, co ci 1000 zł wisi? Oddał? Kafla ci wisi? Zwariowałeś. Diables. Nie zgadzam się już nigdy z żadnymi frikami. X Diables, weź, dałeś słowo. Daj spokój. Ich słowo jest warte tyle, co na smarkanie chusteczka albo splunięcie na ulicy. O, i to jest poddymienie prawdziwe, słuchajcie. Ale to nie, no to niech daje siano, nie? Nie, no Michał jest taki, że się nie będzie prosił. To nie jest poddymienie, tylko to jest... A tu nie ma co prosić, stary, tu trzeba iść i wziąć hajs. No. Co, mam go wystrzelać po pysku? Nie, ale są czy takie... Czy zabrać zegarek, buty i puścić tak do domu? Nie, a to myślę, no, stary, że to było już więcej warte. Słuchaj, powiedzmy tak, dla mnie słowo jest dużo warte. No. Dla niego słowo wychodzi na to, że jest warte dużo mniej niż... 1000 zł. Niż mi się wydawało. No, okej. Okay. Pomijając cały ten schemat, idziemy dalej. Dobra, a gale freakowe, na której wy się czujecie najlepiej? Uważajcie, co odpowiadacie, tak? A jest różnica, czy gala, czy konferencja? Okej, okay, no to poruszmy to i to. Bo mi ze wszystkich konferencji, na jakich byliśmy, najbardziej podobała się ten świąteczny odcinek z High League'u, bo tam było spoko, ale też dlatego na przykład, że miałem okazję poznać Alberto, gdzie go lubiłem za jego twórczość i okazał się na żywo mega spoko gościem. No i właśnie ten X Diables i tam z tą Mają tak pozytywnie wyszło i z Pawłem Tyburskim, że takie te postacie, co w moich oczach gdzieś tam inaczej wyglądali, to pokazali się w bardzo dobrym świetle na żywo. To konferencja tamta mi się najbardziej podobała, ale a gala to no w sumie byliśmy tylko na jednej nagrywać, nie? Tak. No to dużego wyboru nie macie. To na fejmie. Na fejmie bardzo dobrze nas przyjęli pod względem organizacyjnym. Czyli co? Pić wam dali, czy ja? Nie, no obojętnie jaki problem był, to mieliśmy numer do gościa. Michał, pozdrawiamy cię. Michał Jurczyga, nie? Tak. Wielkie pozdro. Wszystkim się zajmował, mieliśmy problem z mega konkretny gość. Tak. Michał wie. No, bardzo. Mieliśmy problem z dojazdem, Michał co chwilę dzwonił do nas, wiesz, musieliśmy zostawić samochód w jakimś tam, w Radomiu, tak? Mm-hmm. Przesiąść się na pociąg, bo taka śnieżyca była, on cały czas był z nami w kontakcie, gdzie jesteśmy. Czy gwiazdy traktuje się po gwiazdorsku, i wiesz, nie? I to pod tym względem to fame top, nie? Że... No dobrze, o nas dbali. Nie wiem, czy gwiazdy traktuje się po gwiazdorsku. Myślę, że ta osoba ma do każdego takie podejście i jest to naprawdę odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Ja też powiem, że odkąd się Michał pojawił w fejmie,
i zajmuje się właśnie mediami, takimi sprawami, to naprawdę jest totalnie inny poziom, inna jakość, tak. No nie? Aż się chce jechać. Widać, że zna się na swojej robocie, bo miał sprawdzone nasze filmy, nawet znał parę tekstów Michała na pamięć, nie? Bo normalnie z nim rozmawialiśmy o naszych filmach i wszystko wiedział, nie? Czyli sprawdzał, śledził, mówił, że bardzo mu się podoba to, co robimy, no to, to fajnie, nie? Nie przytłacza cię ta ilość fanów? Nie. No nie mam ich chyba aż tylu jeszcze, żeby mnie przytłaczało to. Ale z kolei teraz na High League mi się nie podobało, że nie było transmisji konferencji. Że jedzenia. Jedzenia, Hubert. Jak mamy prowadzić fajne wywiady na temat tego, co się działo i na konferencji, no. I co ma się dziać na gali, jak nie wiemy, co się dzieje na konferencji, a na konferencję nie chcą nas wpuścić, a podglądu nie mamy, jeśli sami sobie nie włączymy. To minus, mały minus. Dlatego miałem tą słuchawkę. Co na początku odcinka się ten z wrzaskiem z tego śmieliście. Myśleliśmy, że ty podajesz informacje. To miałem na drugiej słuchawce. Swojemu pracodawcy. To miałem na drugiej słuchawce, ale na tamtym miałem transmisję, no nie? Diabok tkwi w szczegółach. No jednak tego trochę tam brakowało, no ale to myślę, że będzie do ogarnięcia. Dobra, jedziemy dalej. Wy macie jakiś cel w tym wszystkim, czy na razie się po prostu tym bawicie? Michał? Czy mamy cel? Dobrze rządzi, ty. Nie no, chcieliśmy, żeby Michał coś powiedział w końcu może. Znaczy jakiegoś sztywnego celu nie mamy, po prostu jeździmy, sprawia nam to jakąś radość i pewnie to dlatego robimy. Druga sprawa jest taka, że dzięki temu, że nagrywamy filmiki na YouTube, zwiększyła się nasza medialność. Ja mam dużo więcej propozycji walki. Widzę, że organizacje są bardziej zainteresowane moją osobą. Dzięki temu też wynagrodzenie, można powiedzieć, że w jakimś sensie jest wyższe. Może nie dużo wyższe, ale jest. No i tak jak większość tych prezesów i celu nie ma. To nie jest tak, że my to robimy dlatego, że mamy tam jakiś cel wypisany gdzieś na kartce, schowany w portfelu i za 2 lata zobaczymy, czy doszło do realizacji tego pomysłu. Nie, po prostu to robimy, bo to nam sprawia frajdę. Nawet ostatnio rzuciłem zdjęcie, jak siedzimy z Darolwem i mamy taką bekę, że jest koniec świata. No, to jest niesamowite, co? Płakaliśmy ze śmiechu i kiedyś jak żyliśmy... Najlepsze było jak... Chyba na fejmie. To ja po prostu się popłakałem ze śmiechu wtedy, co ta dziewczyna odkryła tą aferę, że szczelina... Aferę szczeligową. No Wika właśnie. Jaroniewska. Pozdrawiam, Wiktoria. Chłopie, my żeśmy wyli ze śmiechu. A widok płaczącego Michała naprawdę jest rzadki, a tam po prostu taka pompa była. Więc wiesz, będziemy jeździć, dopóki my będziemy mieli z tego fan i dopóki widzowie widzom się podobają te odcinki, a z tego, co widzimy i dostajemy wiadomości, to podobają się coraz bardziej. Mhm. A czasami jak nam się nie chce, to po prostu mówimy, dobra, nie jedziemy, nie? Nie chce nam się, nie? Ale to rzadko nam się nie chce. No. Ale to jest też, mi się wydaje, dla ciebie dobre, a dla ciebie to jest bardzo dobre, bo ty jeszcze jesteś przed swoją karierą, no nie? I wiesz, i potem będzie, słuchaj, gościu, pokażę ci mój kanał na YouTubie, jakie ja kręcę liczby? No powiem ci, że jeśli chodzi o tak, to... No tak może być, Michał, przyznaj rację. Propozycje półzawodowe, to... Znaczy, słuchaj, jest teraz... jego menadżerem od razu. Teraz jest tak, że wszystko się zmieniło, no i są nowe zasady gry, a w tą grę trzeba potrafić grać, dlatego Piotrek ma dużo lepiej na starcie. No jeszcze nie jest zawodowcem, a już... 23. A już można powiedzieć, no, że... Już coś się dzieje, mimo że jeszcze nie jestem zawodowcem, to już jakieś tam propozycje są przeróżne. Tak? Tak, ale to wszystko do mojego trenera. Trener Mirosław się wszystkim zajmuje. Menadżer. Także nie narzekam. Też fajnie, jest fajny odbiór, jeżdżę na amatorskie zawody, wszyscy mnie tam kojarzą, piątki zbijają. Zawodowcy do mnie podchodzą, zawodnicy KSW. I innych fajnych federacji teraz na tym... chcą stać u ciebie w narożniku. No, ja co? Ale miałem... Ale nie jest tak. Tak jest. Mogę ci powiedzieć... Nie bądź taki skromny. O, na przykład po walce mojej... Nie wiem, czy to dzięki działalności na EBB, ale po walce mojej finałowej, teraz na MMA Polska, podszedł do mnie Adam Niedźwiedź. Nie rozpoznałem go na początku. Sorry Adam, ale później pogadaliśmy, podszedł do mnie i powiedział, że bardzo ładna omoplata.
I tam zbiliśmy piątkę i było bardzo miło. Też rozmawiałem z Patrykiem Kaczmarczykiem, który no. powiedział, że a myślał, że tylko nagrywam na EBEB, nie wiedział, że jestem zawodnikiem. I Karol Celiński też do ciebie. Karol chodzi. Celiński też mnie zaczepił, powiedział, że mam pozdrowić Michała. A ja mówię, ale od kogo? A on mówi od Karola. Ja mówię, kurde, jakiego Karola, ale mówię pozdrowie, nie? Więc fajnie. W szatni rozmawiałem z Kacprem Formelą, który też mnie właśnie kojarzył z kanału. Także no ta rozpoznawalność gdzieś jest. Żeby to nie było tak, że ty nie rozpoznasz jakiegoś zawodnika z KSW, a on do ciebie podejdzie, ty się spytasz go, czy nie chce zdjęcia, no, tak, nie? Z tym Adamem tak Niedźwiedziem właśnie. To już tak, tak było, bo Karol Celiński był zawodnikiem KSW i ACA, nie? Ale nie, ale chodzi mi, żebyś ty nie powiedział do niego, załóżmy, dobra, ten chcesz fotę, to dawaj, szybko robimy. Nie, no nie jestem takim gościem, co tak by mówił do kogoś, ale aczkolwiek mogłoby tak być, nie? No. Ale to na razie to jaram się tym, jest to bardzo miłe, że tak podchodzą ludzie, zbijają piątki i fajnie. No. Cieszę się, że tak jest. W ogóle patrzcie, ten Kumicho ma wielkostopę. Jaki to jest rozmiar? No, ma dużą. Bo ja jestem wysoki. Kurna. Michał nienawidzi, jak się jego klapki zakłada. Tak? No. Nie, Michael? Ja to zawsze się z Michałem lubię witać. Pa. Michał takiego zawsze śledzia tak, daje. Tak, ja zawsze. Nie, bo ja mam połamaną rękę. Tłumaczyłem to już komuś setki razy. Wiem. Później ja często po sparingach mnie bolą dłonie. No. Ludzie w komentarzach też mają z tego bekę. Tak, tak. Raz taki gościu napisał, widać, że cię Michał nie lubi Mściwojewski, bo rękę podaje tobie jakiemuś cieciowi. To ja mam teraz, mogę powiedzieć coś tej osobie. No. Dla mnie takie witanie się na siłę i ściskanie ręki zawsze się kojarzyło z ludźmi, którzy chcieli od razu pokazać, ile mają siły. Ja nie muszę pokazywać komuś przy witaniu, ile mam siły. Michał, pokażmy nasze przywitanie. Dawaj. Nie, to nowe. A to macie dwa w ogóle. Tak. Ale teraz mamy to nowe, wiesz, Wikingowie, albo właśnie Gra o Tron. Tak, Targaryen tutaj, Stark. No, niezła ekipa nam się skroiła, naprawdę. Grubo to jest. Ale my w ogóle też mieliśmy na początku strasznie dużo komentarzy, że my się nie lubimy. Wiesz? Kto? My. A dlaczego? No nie wiem, bo tak nasze w sumie jak tak z boku na te rozmowy się spoglądało, to można było tak sądzić, nie? Bo ja znałem Michała i widziałem. Wiesz, pierwsza jest taka rzecz, że ja i ty nie będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, więc no ja cię cenię na przykład, jak robisz ze mną wywiad, że nie głaskamy się i nie udajemy, że wszystko jest okej, tylko jak masz coś do powiedzenia, to mi to powiesz i będziemy próbowali. Jak czuję śledzie w łapie, to mówię, że czuję śledzie w łapie. Dokładnie, no i ten. I będziemy próbować to jakoś rozwiązać, nie? Dobra, Michał, robicie to też no nie bez powodu, rozpoznawalność, pieniądze, na pewno wiadomo. Na pewno wiadomo. Tak. Ty wiesz, jakie pieniądze. Dalej czekam na te 10%, ty tam sobie zbieraj, górka urośnie, będziemy zbierać. Ten 1000 od X Diablesa, to słuchaj, to kropla w morzu będzie. Ale są te propozycje i spytam się o dwie największe organizacje, Fame i Hajlik. Podpytywały się o ciebie? Przecież doskonale wiesz. Fame wiem, ale Hajlik nie wiem. Wydaje mi się, że z Hajligiem będzie problem ze względu na to, że tam bardziej jest jakiś problem i raczej nie będzie chyba propozycji z tej strony. Problem oni do ciebie, tak? Tak mi się wydaje, że, okay. że no nie chcę się tu za bardzo rozgadywać, no i... Dobra, no, spoko. KSW mnie nie chce i wydaje mi się, że w Hajlik też może w jakimś sensie mieć jakiś tam problem w stosunku do tego, ale nie płaczę i nie narzekam z tego powodu. Oby akredytację dawali. Proszę? Oby dawali akredytację, nie? Znaczy jak nie będą dawać, no to też to... Ich strata. Przecież my mamy co robić i jeśli nam nie dadzą, no to co, pojedziemy gdzie indziej. Na razie się nie zapowiada, na razie dają, jest miło, jest w porządku. A, szef zabrał głos, jest dobrze. Nie rób ze mnie takiego szefa. Żartuję. Słuchajcie, no to przeciwnik dla ciebie, no bo z tym jest też problem. Też Piotrek właśnie bym chciał, żebyś tutaj ten zabrał głos. Kto dla Michała? Mało jest zawodników? Wiesz co, można by było sprowadzić kogoś jeszcze nowszego, takiego, który nie walczył we Freak Fightach.
Ale dlaczego? No bo mało jest zawodników. No ale jak chętnych? No. Chętnych? No chętnych nie ma. Wydaje mi się. A kto jest chętny na walkę z tobą? Kubiszyn. No Kubiszyn tak. Ale no to Hajlik, nie? No, no. No, Tyburski. Tyburski. Sam mówił ostatnio. Sam mówił, no. Ale jeśli te, tylko, że teraz mówimy o K1, tak? A jeśli chodzi o MMA... No nie ma. Kubiszyn powiedział, że chce się ze mną bić w MMA. Nie wiem, czy to jest mądra decyzja. No nie wiem, to trzeba jego o to zapytać. Ja myślę, że... Labryga kiedyś mówił, że chce ze mną zawalczyć. Ale no Denis, to koń, co? I o takim czymś mówię właśnie, jakiegoś, wiesz. Ale on chyba u was nie był, co na kanale teraz? Labryga nie. Oni się tam szybko zawinęli. Nie, bo oni szybko zawinęli. Jest tak, że my żeśmy nie chcieli z nimi... Chcieliśmy, ale... To oni... jest taki moment zawsze na każdym wydarzeniu, że oni się wszyscy schodzą, no nie? Naraz. I jest taki młyn, kocioł. Zanim się obejrzysz, to już połowa znika. Tak. I dlatego to nie jest tak, że my tam kogoś nie chcieliśmy, tylko że odwróciliśmy się, już ich nie było, nie? A tak załóżmy, byś zawalczył ty jeden na dwóch. Nie ma problemu. O, no, ja też jestem. Tak, szczerze, ja wiem, że tak, o, masz konflikt z Alanem, no to już, no wszyscy wiedzą o tym konflikcie, no Alan walki z tobą powiedział, że no nie weźmie. No to jest dziwko, mi jest obsrany, no. No to jest proste i logiczne, no nie śmiejesz się, tylko tak jest. Alan powiedział, że nie weźmie ze mną walki, bo co? Bo on chyba wam mówił, że nie chce dawać ci atencji. No to po co go na Instastory wrzuca? Wrzuca cię? No wrzucił po walce swojej, po tym nokaucie. Ja ci powiem inaczej. Alan to jest debil i on mówi, że on mi nie chce dawać atencji. No Alan, ty jesteś kurwa idiotą i to pierwszoligowy, no on mi nie chce dawać atencji. To nie jest tak, że on mi nie chce dawać atencji. On wie, że dostałby taki wpierdol, że to jest coś niesamowitego. No tu jest pies pogrzebany, a on taki, wiesz, mydlenie komuś oczu, że nie będę z nim walczył, bo zwiększę mu zasięgi. No to wiesz, to jest takie trochę... Dla mnie to jest oszustwo. Wymówka. Nagrywa się, nagrywa. Mogę jeszcze chwilę z wami nagrywać? Tak. No pewnie. Możesz z nami posiedzieć, nie ma problemu. Wiesz, no to wiadomo, że to jest wymówka ze strony Alana, ale... ja mu się nie dziwię. Ja się też mu się nie dziwię, nie? No dostałby wpierdol, bym go zabił. Tylko, że jak nie chce się bić, to niech się nie wypowiada na temat Michała w jakiś zaczepny sposób, a nie ostatnio. To chyba u ciebie było tam w takich obraźliwych słowach. Tak, tak. Nie chce się bić, dobra. No ale to, co mówi dziwka, to nie trafia do nikogo. No. To on może mówić. No. Śmiejecie się. Czekaj, wezmę te klapki, odłożę, bo żeby tu stopy mnie nie wkładać. Mi się wydaje, że to nie jest... problem dla takiej federacji jak Fame sprowadzić jakiegoś gościa 140 kilo irański. Dobre jest, to jest granie na ambicji Fame'owi. Irański Hulk, wiesz, taką świnię ściągnął. Nie, wiesz co, był u niego Wojtek z Rafałem. Ale dałem przykład, nie mówię stricte o nim, jakiegoś bydlaka. To taka mała świnka po prostu, nie? Martina Forda, coś takiego mają ściągnąć. To przecież ludzie by zwariowali, jakby była walka, gdzie Michał by się wydawał mały, nie? Przy kimś. I co z ludziom by się to spodobało? To jest Ferrari, a nie Ford, także szanujmy się. No. Ale suchar. Więc wiesz, cały świat stoi przed Fame'em otworem do sprowadzenia godnego przeciwnika dla Michała. Bo moim zdaniem to też... zależy, to powinni dać radę. No. No moim zdaniem to też jest taka akcja, no bo gdzieś w końcu zawalczysz na pewno, no nie? Bo wiesz, bo jednak na to zaś... Gdzieś w końcu zawalczę, ja jutro dogaduję walkę. Ale chodzi mi w tych organizacjach freakowych. No to cały czas do mnie... jestem w kontakcie też z innymi organizacjami freakowymi i mam propozycje walk. No. Coraz lepsze. To nie jest tak, że ja nie mam w ogóle propozycji walk. Ja wiem, że masz. No to... I właśnie o tym mówię, że jeżeli i załóżmy... Inna federacja jest w stanie załatwić mi przeciwnika. No właśnie, i ja właśnie o tym mówię, że ty w końcu... Ja nie wjeżdżam tu na jakieś ambicje komuś, nie? Ty właśnie w końcu gdzieś pójdziesz, gdzieś zawalczysz i... Ja bym chciał, żeby był u nas. I reszta będzie sobie pluła w brodę. W brodę, nie? No. A zwłaszcza, że teraz przy naszych liczbach wykręcanych jest coraz lepiej. On jest moim menadżerem. Tak, dokładnie. Tak, ty, tak. Stary, mówisz, dawaj, jedziesz. No, ale ogólnie przy promocji, ty, kiedy walczyłeś na Kejwie, była największa oglądalność. Dzięki czemu? Bo promował też to, poczekaj chwilkę, EBE. I u was, czekaj, bo mi chłopaczy na zegarek, ono tu zaraz spadam. Nie, słuchaj, on dostaje wiadomości. To jest tak, że z tego, co nam napisał nasz gość, już powiedziałem to od YouTube'a, to oglądalność walki na Cave moja z Adamem Kowalskim była większa niż na Brave w walki wieczoru.
Porównujmy sobie teraz Brave do Cave, a druga sprawa jest taka... Tam to Naruszka teraz walczył, nie? No. Cave nie był zainteresowany tym, żebyśmy zrobili dobrą promocję Gali i dlatego... Może zdradzisz. Ja wiem, o czym mówisz, bo ja wiem to, co mieliśmy nagrywać. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że koleżka, który zrobił ze mną wywiad, później usunięto ten wywiad od razu z tego i ktoś miał do niego pretensje, że zrobił ze mną wywiad i reszta zawodników może czuć się obrażona i tak dalej. No to jak ktoś sobie sam strzela w stopę, to widzisz, no tak później. Ale to nawet to, co my zrobiliśmy wywiad dzień przed, on miał, nie wiem, chyba tam ze 120 tysięcy i to też jest właśnie promocja, bo my mówiliśmy też w tym wywiadzie, Hubert, że gdzie walczysz, że tam. Hubert, ja dzień przed walką mogłem leżeć w hotelu, w pokoju i oglądać telewizor, a jak ktoś mnie poprosił o wywiad, to po pierwsze chodziłem tam, żeby promować swoją osobę, federację, która nie chciała, żebym im robił promocję. No. I druga sprawa, z szacunku do tego, że ktoś przyjechał i mnie poprosił o wywiad. Bo a ja specjalnie przyjechałem dzień wcześniej. Rzecz też trzeba szanować. No, to jest fajne, nie? Serio. Także wiesz, no Cave, jakieś niezrozumiałe działania medialne, ale myślę, że czy będą robić kolejną edycję, trzecią, czwartą, piątą, to już takiej oglądalności jak w momencie walki Michała. Oby mieli jak największą. Ja im życzę dobrze. No, no ja też, pewnie. Marcin, ale ten spoko realnie na te początkujące gale, no to wiesz, zrobią parę gal i no, dalej się to nie kręci, nie? Znaczy, no ale mówię, ogólnie to właśnie u was też jest ta karta przetargowa i to samo będzie u ciebie, że to jeszcze w promocji zawsze pomoże EBB, no nie? On to wrzuci, nie wiem, czy na Twittera, czy na Instastory, czy gdzieś. Wiesz, jaki spam był na czacie na moim finale, na MMA Polska? Oglądałem. A, oglądałeś, to no. Widziałeś, co się na czacie działo. No. Ja zwariowałem, nie? Po walce mi to ludzie wysyłali. Mega miłe, nie? Bardzo miłe, bardzo miłe. I mimo, że nie wygrałem tego finału, to tyle wiadomości, wiesz. I w tamtym momencie mojej walki to też mieli bardzo duże wyświetlenia. No, podziękowałem na Instastory wszystkim, no. Ale jeszcze raz dziękuję, jakby ktoś nie widział. Ja również dziękuję fanom, że wspieraliście. Ja też dziękuję, że wspieraliście Piotrka. A i jeszcze chciałem powiedzieć, że... Maciej Turski rzucił moją twarz na Twitter. Który ma oczywiście przyjść do nas na sparingi. Tak, pisałem. Maciek powiedział, że wpadnie. Tak. Tak? Tak. Okay. I to też wydarzenie. Widzisz, że ja jestem amatorem. To ja przyjdę wtedy też, jako widz. Nawet nie jestem zawodowcem. Hiena WS Vampir. No. I nie, wiesz, że Maciej Turski, gościu mocno w branży siedzący, to wiesz, wrzuca moje zdjęcie gdzieś na Twittera. I to jest, jak wejdziesz na jego Twittera, jeden z najbardziej lajkowanych tweetów. I to no bardzo miłe to jest, wiesz, nie jestem zawodowcem, nie? No. Jestem amatorem, a takie rzeczy się dzieją. No i to właśnie dzięki temu, co robimy. No. Dzięki EBB. Dobrze. W jakimś sensie. No tak. W dużym. No a EBB, dobra, bo już o tego EBB to już w sumie ten, wszyscy my wiemy, kto to jest, żartuję, ja nie wiem, ale w ogóle często są, też ludzie piszą mi pod filmami, że na przykład to ja jestem, nawet nie wiem czemu, że ja, nie wiem, ten z wami taki mam kontakt czy coś, no nie? Bo to twój brat młodszy, Mateusz. Teraz siedzi, tylko szotuje tam, szoty robi. No. Czyli dobrze kierowali strzelanie, tylko nie w tą osobę celną, nie? No tak, ale byli blisko, no, nie? No właśnie, a jak ty się odniesiesz do tego, że ludzie ci piszą, że ty faworyzujesz akademię i trenerami Mirosława? No nie jest tak? Jest, ale nam to nie przeszkadza. Ale nie zauważyłeś, że dużo redakcji ma swoje kluby, tak, do których lubi przyjeżdżać i robić... I faworyzuje. Ja lubię na przykład najbardziej dwa kluby w Polsce. Znaczy, no jeszcze, bo jeszcze bardzo lubię Ankos, trenera Kościelskiego, którego bardzo pozdrawiam, bardzo go lubię, naprawdę. To jak trener mnie, pamiętam jak ja przyjechałem pierwszy raz do Poznania, ja wtedy miałem mały kanał, wtedy miałem nie wiem ile, z 15 tysięcy subskrypcji, te wywiady wiecie, tam się klikały, no ale to nie była klikalność na tym poziomie teraz i on normalnie przyszedł. Dał mi, nie wiem, tam się spytał co chce, nie wiem, do picia, oprowadził mnie po klubie, po strefie MMA, po siłowni, po wszystkim i to jest fajne, bo on tego nie musiał robić, no nie? Ale on to zrobił, on się pokazał z zajebiście ludzkiej strony i za to... Czyli po prostu
poszanował cię. Poszanował, tak. Poszanował to, że... bardzo twoją pracę. Tak, i też był wdzięczny, że mówi: Hubert, fajnie przyjechałeś, ten stag daleka, to też jest promocja moich zawodników, a nie, że ja przychodzę do jakiegoś klubu. Miałem taką jedną sytuację, może kiedyś powiem, wiem ten, jaki to był klub. Byłem do pewnego klubu, jechałem tam 5 godzin i zostałem tak przyjęty, że praktycznie tam no, nikt nie chciał zrobić ze mną wywiadu, trenera nie było. I wiecie, no i to była taka sytuacja, no dziwna, no nie? A do Akademii pamiętam, przecież mój wywiad z trenerem Mirkiem pierwszy, to było, nie będę mówił tego słowa, ale jak wszystko wtedy zamknęli, no nie? To był chyba tydzień przed. I... A nie wolno mówić tego słowa? No nie, bo czasami to tam ten wychwycą i po tym slipa, nie? I trener tak samo, dobra, przyjdź, i tam się nie pytał. Skąd ty jesteś, ile masz subskrypcji, ile masz to, tamto. Ja też zawsze trenerowi, wiecie, no będę wdzięczny, że mnie przyjął, no nie? Ale Hubert, czy ja jako nie zawodnik, nie osoba, która robi wywiady, tylko jako normalny gość, dla mnie to jest ujmą, jak ktoś do mnie podchodzi i ja się go pytam, ile on ma subskrypcji. No ale takie sytuacje, wiecie, ile ja miałem? Kurde, masakra. Przecież... To słuchaj, to dla mnie to zawodnik jest, albo ma coś z banią, albo ma za wysokiego. Ale ja już z nimi już po tych sytuacjach nie robiłem wywiadów też, nie? To jest słaba historia, jak ktoś podchodzi, to tak samo jakbym przyszedł gdzieś do firmy i zaczął się witać tylko z tymi, co są kierownikami, no tak, a tak, z innymi no. Już się nie witam, nie? No tak, tak, tak. I wiecie, i to też na przykład to jest też tak, że wkurza mnie to, że aktualnie wszyscy, wiecie, mówią, że tylko friki, ale nikt na przykład nie pamięta, jak ja jeździłem, wiecie, po tych galach wszystkich sportowych, sześciutkich. No, ja słuchaj, ja w ubiegłym roku byłem na 12 galach frikowych i na 20 sportowych, nie? Ale to czekaj, mówisz, że friki, ale to co, odnosisz wrażenie, że ktoś ma do ciebie o to pretensje? Tak, że ja tylko, wiesz, że ja tylko się znam na frikach i TP i TT, no nie? No ale nawet jakbyś się znał, to co w tym takiego złego? No, tak, ale to jest, wiesz, takie umniejszanie straszne, nie? Takie, że o, ty jesteś taki, bo się nie zajmujesz czymś. Ale to zazwyczaj ktoś, kto mówi takie rzeczy, ja w moim odczuciu zazdrości ci czegoś. No pewnie i chcecie, tak, ale... chcecie tak jakby oczernić nawet w twoich oczach. No. No to tak samo jak mi ktoś mówi, że walczyłem dla MMA VIP. No tak. Mordo, ja mam na to tak wyjebane, że to jest w ogóle historia pierwszego planu. Ale ostateczny był... argument hejterów. Tak. Mistrz MMA VIP. Ale to nie jest hejterów. Ale właśnie jeszcze nie to, że się bił, ale mistrz, nie? Mariancie. Jedyny. Słuchaj. To nie jest tylko hejterów. Jak ma ten największy Don King polskiego MMA? Artur Buś, jest! To jego argumentem, jak coś do mnie pisał, to było na końcu: mistrzu MMA VIP. Mordo. Ale nie napisał tego, że walczyłem dla One FC. Na drugą walkę dostałem od razu opas. Byłem podwójnym mistrzem Wotore i tak dalej. Słuchaj, ja też nie jestem gościem, że wygrałem dwa pasy, zarzucę sobie dwa pasy i powiem, że jestem double champ. Ja mam kurde, ale myślę, że był jak Conor McGregor, nie? Ale ja tego nie potrzebuję, ale takie, wiesz, że ktoś mi powie, że ja jestem mistrzem MMA VIP. Jestem, bo po pierwsze ktoś mi zapłacił za to, żebym tam pracował, no. I po drugie ja tego pasa nie dostałem. Tylko nie miałeś go nawet na jednym wywiadzie, go miałeś, nosiłeś go. Tylko musiałem go wywalczyć. A, okej, okay, o to ci chodzi. A masz go jeszcze, czy nie? Wszystkie pasy oddaję zawsze sponsorowi. Aha, okej. Okay. Tak samo jak wszystkie rzeczy, które mam po walce, oddaję na cele charytatywne. O, i to jest moment, kiedy warto zostać sponsorem Michała Pasternaka, bo jak wygra pas fejmu, to odda go sponsorowi. Nie? Ale to oddam sponsorowi, który był ze mną od początku mojej drogi. Dobra, nie musiałeś teraz tego mówić. No tak jest. Zrobię losowanie. A jaki pas fejmu widzisz dla Michała? Co? Jaki pas fejmu? Ja w ogóle, wiecie co, byłbym za tym? Pas best... Nie. Best motherfucker, BMF, tak, no, tak, tak. Kiedyś miałem walczyć o taki pas. Największy. Tak? A jest paru takich zakapiorków w Polsce, to co ci pisałem ostatnio, tak, jednego tak, pana. Tak, tak, no. Co waleczka mogłaby być dobra i wiesz. No to można powiedzieć w sumie o tej walce, co? Jakiej walce? No tutaj jest matchmaker, no, menadżer. Jak się trzymaj, bo ja chcę zobaczyć, czy ten, czy się dalej nagrywa. Czy się nagrywa.
Kurde, już długo jest, ale to jeszcze możemy chwilę pogadać i będę leciał. Poszedłem na siłkę i się, ale nie wiem. 7 kilo w ogóle przytyłem, stary. Ile? No, 7, ale, ale to nie jest ten, no brzuszczek trochę też. O kurde. Nie, brzuch to ten, brzuch to słabo. Obiecuję wam, że w czerwcu przed wakacjami pokażę. Dobra, i co zrobimy taki content? Pas tego? Największego skurczybyka. No. Taki wiesz. Aha, że ja jestem skurczy... Ja to bym Marcina Wrzoska tam widział, no ale ty Marcin to bez sensu. Myślę, żebyś poskręcił Marcina ten w chińskie 8. No. Ale będziesz miał jechane. Ale nie, ale ogólnie. O właśnie, Marcin to też jest jeden z moich ulubionych takich ten sportowców, no nie? To bardzo lubimy Wrzoska. Przynajmniej ja bardzo lubię. Ja Marcinowi powiedziałem na Cage'u, że to ja jestem ojcem jego sukcesu we freakach, bo dostał wtedy ostro na tym face. Ale widzisz, ty się lubisz bardzo z Wrzoskiem, a niekiedy żeście się też docierali. I tak? To mocno. No tak, stary, przecież mieliśmy mega spinę w ogóle, fajne. Nie? Dobra, i kto jeszcze z tych zawodników jest? Z tego pasa? Norman Park moim zdaniem to jest Norman w ogóle hit, Park nie? Jest zesrany, kiedyś mieliśmy walczyć na Prime'ie. Słuchaj. No ale no, to jest autentyczny fakt. To jest historia. A ja mówię, że ty kłamiesz. I powiedział, że jakąś tam wagę, ja mu powiedziałem, że to jest dla mnie bez problemu. No. Najpierw było, że tak, później było, że nie, a później ja już miałem wyjebane. Aha, okej. Okay. No znaczy wyjebane w takim sensie, że już mi się nawet nie chciało tym interesować, no i po prostu się nie zgodził na walkę ze mną. Mhm. No ale Norman ogólnie we freakach był mocny, no nie? Znaczy nawet mówię tak w gadce był. Był mocny, dopóki nie zobaczył Adama na żywo. Taki był mocny. Mhm. Ale dziwię się w ogóle, wiecie co, no nie wiem, dla mnie to też to była taka dziwna decyzja, ale wróćmy do ciebie. Rozmawialiśmy o tym pasie fejmu, ten wiesz jaki ja mam pomysł? Bo wiadomo, bez sensu jest dawać walkę komuś takiemu o pas jak Michał, albo Marcin Wrzosek, załóżmy. Ja teraz podsumował. Nie, czekaj. Ale daj dokończyć, o pas we freakach i w tych kategoriach wagowych, tylko można zrobić też pas zawodowca. I o który się biją zawodowcy. No bo Michał, no z całym szacunkiem. Dobry pomysł. Zawalczyć. No można ci kogoś znaleźć, mordo, no to nie wiem, no zaraz. Ja mogę zawalczyć z Kubiszynem. Zawodowców. Załóżmy. Do no i wiesz, i wy jest. Oczywiście, że nie będzie. Przecież to jest coraz bardziej popularne. To moim zdaniem, no wiecie, to się sprzedaje około 500 000 pay-per-view. To... Stary, czyli moja następna walka jest o pas, tak? Ale jak o pas? O na pas no to trzeba zasłużyć, gościu. Ja a nie, ty wchodzisz, nie wchodzisz ja do... zasłużyłem nie raz, nie? Wchodzisz do organizacji i wiesz... IFM od razu dostałem walkę o pas. Z Łukaszem Sudolskim. Nie. Nie? Z Różańskim. Z Różańskim, przepraszam bardzo. Tak, pamiętam tą walkę. Fajny pojedynek, ale no przegrałeś chyba wtedy... Tak, przegrałem. 3-2 tam w rundach, tak? Tam u sędziów. Tak. No. Fajna ale wybraczka. Bardzo dobra walka. Byłem bardzo na tej walce. Mocna. I wiedziałem, że Maciek jest bardzo mocnym zawodnikiem. Także. No. Ale ogólnie, to wy wtedy te robaki musieliście jeść. Nie, on nie jadł, on w trumnie leżał. Z karaluchami i tamina. No, ja mam przybliżone na telefonie zdjęcie, jak Michał w tej trumnie. Ale poczekaj. Wiesz, i te karaluchy zdjęcie mam. Poczekaj chwilę. A ty musiałbym poszukać, ale jest gdzieś. Ty byś wytrzymał? Kralu jajca. Obstawiam, żebyś tak się zesrał, żebyś wyskoczył z tej trumny. Jaka była nagroda? Ile było tam do 100 tysięcy, tak czy nie? No to bym wytrzymał. Wygraliście to czy nie? Słuchaj, powiedzieć to każdy może, a zrobić już nie do końca. Maciek nie wytrzymał. Kto? Maciek Różański. Ale ja bym mówię ci, żebym zrobił, tak, to ci mówię. No, ty byś kurwa zrobił wszystko. Ale czemu ty teraz, mi tak ujmujesz? Teraz ty byś zrobił wszystko. Masz, bo się śmiałeś z niego. I on... Co do tego, zaraz złapię pająka, położę ci kilka pająków, zobaczymy czy wytrzymasz. Człaniaczku. Ale cię zabolało to, że się śmiałeś. No inaczej, zrobimy na kanale EBEB, Piotrek będzie leżał, a my mu puścimy karaluszki i zobaczymy czy wytrzymasz. To chociaż 10 tysięcy połóż. Wchodzę do tej trumny. 10 tysięcy. I ty, ty... Udowodni widzą. Chociaż jeszcze. Udowodni ale widzą. Ile za to ale oni mieli do podziału. Ale mieli do podziału, ale ile wyszło ale nie wiadomo na było, czy wygramy. 20? Czy to wygramy, ja za 5. Za 5. Za 5 wchodzę do tej trumny. Dobra, ale będziemy rzucać i losowanie. Ej, to jest dobry pomysł na odcinek. Tylko wiem, że teraz z wami to trzeba rozmawiać, wiecie, bo wy jesteście na innym. Można naprawdę zebrać 5 koła. No. Tylko zebrać nawet 5 koła. I jeżeli wygrasz, to, no to dostajesz ty, a jak przegrasz, no to nie wiem, załóżmy jakiś tam cel, no nie? No. I spoko. No i co?
Tu jest człowieku, główka pracuje. I też no dobra, coś dla Michałka ja wymyślimy. Na jaki cel to pójdzie? Bo przecież ty nie wytrzymasz, wariacie, w życiu. One chodzą i cię tak... Patrz, próbuję mnie straszyć, bo wie, że wytrzymam. Bez kitu. Chodzą, one gryzą tak, czy nie? Podstrzypują. No oczywiście. Tak? To nie jest przyjemne. Ale ja... Takie karaluchy! Stary, ja się nie boję, tak, bo ja od dzieciaka wędkowałem, to wiesz, te dzikuny, czy no, tam inne robale nabijane na haki, w ogóle nie jest to dla mnie straszne. On ogarnił w Wietnamie. No dobra, ujmuj mi, ujmuj. Wychowany z wilkami. Pięć koła będziesz płacił. Dobra, zobacz. Ale to jest mocne ogólnie, nie? Ogólnie... A teraz widzowie będą się tego domagać. Ogólnie tak. Jest mocny gość, nie? Mocny, ja myślę, że najmocniejszy. Zobaczymy, jak te pająki będą mi karaluchy. Ale nie pająki, tylko te karaluchy. Ty no pająków nie miałeś. Skąd my weźmiemy tyle ten karaluchów? Dobra, weźmie się, trumnę załatwcie. Trumna to nie problem, stary. Jedziemy do usług pogrzebowych i tyle. Teraz, wiesz, jest tam... Ciekawe, czy da się wypożyczyć w ogóle. Mąka z robaków, to pojedziemy na jakąś... jakąś fermę. Ja ci zbiję jak coś trumnę, z desek. Dobra, to już nawet tutaj do łóżka wejdę, wiesz, otworzymy, wysypiemy. Do pudełka. On jest taki szczupły, że go do pudełka wypiemy. Ale jaj. Od razu za te pięć koła tatuuję plecy całe. Tak? No. A masz jakiś tatuaż? Nie. Nie mam. Nie. Michał mi obiecał, że mi zabrać. I też nie dotrzymał umowy. Michał by mu nie obiecał. 100% Ale co obiecał, że co? No tam ośmiornicę miałem sobie wytatuować, coś takiego. I ten miał zapłacić i nie ogarnął tematu. Tak? A no co ty jesteś? Na obozie mi obiecał. Pierwszy słyszę. No. To jest taka sama prawda jak z tymi karaluchami. Nie, ale jest... A dobra, to nie będę mówił, bo jest inna umowa, ale to w innym wywiadzie ci powiemy. Dobrze, dobra, bo spoko. Nie za dużo na jeden raz. No, będziemy w ogóle zaraz kończyć, bo już jest godzina. Bo musisz lecieć na siłownię, podpakować. No. Już nie wiem, czy zdążę. A ty, Hubert, masz dziewczynę jakąś? Teraz? No. Mam. No. Masz? A, bo właśnie się zastanawiałem, wiesz, ty taki tutaj ten... Dygnitarz. Dygnitarz? Polskiego MMA i się zastanawiałem, czy ty masz dziewczynę, czy nie? No. No bo nie widziałem, żebyś wrzucał jakieś zdjęcia z dziewczyną. A po co swoje życie prywatne pokazałeś, nie? No nie, zaskoczony, tak się spodziewałem, że pewnie masz. No. Zobacz, ja myślałem, że go chcesz poderwać, to zapytałeś, zapytałeś, czy ma dziewczynę. Tak, no bo i mówię ten, że już kończę, jeszcze nie było pytanie o randkę, dobrze. Tak na zakończenie, a dziewczynę masz i takie oczko. Nie, no normalnie pytam. Nie, tak? normalnie. Z ciekawości. Z ciekawości, dobrze, no to takie, to taka ciekawostka. Dobra, panowie, co, wnieśliście trochę humoru do tego polskiego MMA naszego. O, a właśnie, a je... Tak, jeszcze 5 minutek. Czy mam dziewczynę, nie? Dobra, lecisz. Wiecie, jak wygląda te sportowe MMA, no nie? Wiecie też, jak wygląda te freakowe. To jest oczywiste, że ci ten freakowi, wiecie, podchodzą na te wywiady, siadają tam, kręcą bekę. To jest chyba też pokazuje, że ci sportowcy muszą coś się trochę bardziej otworzyć na te media. Wiesz co, mi się wydaje, że... Niech odpowie na to amator. Stary, no... Mordeczko, no ale powiedziałem coś źle? Przyszłość... Dobra, mów ty. Nie, no odpowiedz, no przecież... Ale co, ubliżyłem ci mówiąc... Ja myślę, że jakbyśmy pojechali na taką konferencję do zawodowców, no, to mogłaby być jeszcze większa beka niż na frikach. Bo zawodowcy prywatnie to są tacy jajcarze, tyle mają ciekawych historii do powiedzenia, tylko że... ludzie, którzy przeprowadzają z nimi wywiady, podchodzą do nich bardzo na sztywno. Tak. A jak my byśmy podeszli już tak z humorem od wejścia, to naprawdę odcinek mógłby pobić rekordy oglądalności. Patrz, po odcinku u nas na kanale zawodowcy oglądają konferencje. To był trochę casting, co? Do tego EBEB, wy go wygraliście. Nie, ale to my wybieraliśmy, kogo zaprosić. A, tam, okay. Stary, to nie był już żaden casting. My żeśmy nie wygrali, tylko my żeśmy wybierali, byliśmy. My wybieraliśmy, kogo tam chcemy. I teraz mamy też, no, będzie dalej ta seria kontynuowana i mamy nowych zawodników na oku, którzy tam mogą też fajnie poddymić, coś tam śmiesznego powiedzieć. Ale tak jak mówię, mi się wydaje, że zawodowcy mają duży potencjał, żeby zrobić fajne wyświetlenia na konferencji, tylko trzeba dobrze do nich podejść. No tak, tak. Naprawdę zawodowcy to są wariaci i mogą być takie jaja, tylko właśnie nie tak na sztywno, jak walka, jak przygotowania, jak waga. Bo zawodowcom zadaje się cały czas to samo pytanie. Dokładnie. Przed walką, jak walka... Jaki plan, a po walce, co poszło nie tak? No tak, to trzeba podejść trochę
trochę tak jak ja do Michała albo do Wrzoska. Dokładnie. Trudno, zaryzykujesz w pierdol, to trudno, ale może się uda, nie? No, a kogo macie jeszcze z tych zawodowców sportowych takich, co by się mogli tu odnaleźć w tym świecie? Jak myślicie? Prowadzenia wywiadu? Nie, ogólnie w tym świecie. Nawet jakaś walka, taki wyskok, załóżmy jeden na jedną walkę. Co jest Patryk Kaczmarczyk? Spoko. O, właśnie, no. Patryka chciałem wymienić. Mi się wydaje, że Patryk by się odnalazł. No. To już mi zabrałeś. Kto tam jeszcze? Masz ale żeby zawalczył we frikach, tak? No, tylko żeby się tak fajnie pokazał jak Marcin Wrzosek właśnie, który... Zobacz, Marcin aktualnie sobie jeszcze wygryzł teraz, można powiedzieć, ten Michała Rogozińskiego z Sixpack. Raczej z tych młodych, ale tak jak mówisz, Patryk Kaczmarczyk, Rosomak. No. Rosomaka znasz. Paweł Biernat. No. Paweł Biernat, na pewno by się odnalazł. Kto tam jeszcze? Michał, masz kogoś? Ktoś ci Szewczyk. Przychodzi? Bartosz Szewczyk. Szewczyk. Tak? No jak? Nie wiem, no ciężko jest mi wymieniać, bo to... Tomek Romanowski byłby też dobry, co? W takim sensie... Kto by mógł dobrze poddymić? No. Tomek Narkun. Bo Tomek na wcześniejszych konferencjach KSW... Teraz go hamują. O tak. Takich wcześniej to poddymiał. Pamiętacie, była taka konferencja, co w tych okularach siedział? Marcina Wójcika cisnął kiedyś na konferencji. On w tych okularach wtedy siedział. Tak nie, no powiem ci, jesteś geniuszem. Nie no, jeśli chodzi o to, co dałeś teraz... Ale stary, mordo, to by było jesteś dobre. Geniuszem. Jak wejdziecie na TikToka KSW, jest taki mega fajny TikTok, gdzie tam jest, opisz siebie w trzech cechach, nie? I tam są ci zawodnicy i mówią ambitny, lojalny, pracowity. A Tomek Narkun stanął przed kamerą i mówi: jestem kurwa mistrzem. I to było takie zajebiste, tam same wiesz komentarze o tym. Także ja myślę, że Tomek Narkun by się na pewno odnalazł dobrze we freak fightach. Wyobraź sobie, że ktoś go słownie atakuje na konferencji. Człowiek. A tam jest cały Narkun team w ogóle, nie? No, jeszcze z braćmi jakby. Ale to jest w ogóle niezłe, bo tam są... Zniszczona konferencja. Pozdrawiamy tam jest, Tomka. Tak, pozdrawiamy. Mi się to właśnie zawsze bardzo podoba, jak oni idą w trójkę, bo tam jest ich trójka. Tak. I mówią, sami krzyczą do siebie, Narkun team, Narkun team. Nawet jak fajnie u Winiego się pokazali, bo byli we trzech u Winiego. Tak, no. To jest prawda. Ej, no ale naprawdę gość stary rozkminił to nieźle, co? Nie, no geniusz. Geniusz, stary geniusz. No także wiesz, nie no ja tam obserwuję. Dobrze cię uczyłeś w szkole? Nie, bo byłem leniwy, bo wszystko mi przychodziło łatwo. Takim no ludziom... Taka stała śpiewka, no nie? Mądre, pani dziecko jest mądre, ale leniwe. Wiesz, oceny miałem dobre jak mi zależało, nie? Ale tak to raczej się nie uczyłem w ogóle w domu, bo wszystko mi łatwo przychodziło. To talent we wszystkim, zobacz. Ale, nie no, tak nie mówię. O, na przykład słabo tańczę. Bardzo słabo tańczę i nie mam zdolności artystycznych. Okay. Takich, że grać na czymś uczyłem się, ni na niczym nie wchodzę. I nie umiem rysować. Wokalnych też nie, bo wiesz, że śpiewam w domu. To... A wokal słyszał? Ale ten. A wokal? No dobra, czekaj. Ale odpowiedz mi na pytanie. No, ja mam słaby wokal. Słaby? No, że a tak. A zaśpiewasz coś dla nas? No weź. Jak Daro Lew. Nie podkręcaj mnie jak freaku, Sexy Lady. Sexy Lady ja bym chciał usłyszeć. Mam mega dobry freestyle. Tak? Naprawdę. Ale to musimy na imprezę. Dawaj, ja ci za beatboxuję, a ty nie, ten. To jest cringe'owe, nie robimy takich rzeczy. Ale powiem, ja nie umiem tańczyć, ale stary, oglądałeś Kickboxera? No tak. I tą scenę z Jean-Claude Van Damme jak tańczy? No. Tak. To Michał to robi 10 razy lepiej. Dobra. Serio? Ty tańczysz, a ja freestyluję. Nie, inaczej. Ja ci daję coś, co rymujesz, a ja później tańczę. Nie, no ja nie będę tu rymował, stary, nie mam takich zdolności, nie chcę takich rzeczy robić. To nie ma tańca. No weź się nie wygłupiaj. No, ale zobacz, ale gość ma jaja, jak arbuzy. Nie, on chce ze mnie tu zrobić, wiesz, przeatakować mnie, nie, bo powiedziałem, że w czymś nie jestem dobry, on, no to zrób, nie, to tak jak co ja bym ci kazał. Mordo, ale ja ci powiedziałem, że dobrze freestylujesz na freestylu. Nie, on się śmieje, bo jedziemy furą i wiesz, no jedziemy na konferencję i ja puszczam ci w kifa jakiegoś i leci cały kawałek, wiesz, o Michale. Dobra, inaczej, ma chujowy freestyle. No i nie jest tragiczny. No to kurde, dobra, ucinamy temat. Będzie jeszcze. Ale to jest mocne. Na kanale u ciebie, dobra, ale ty wtedy tańczysz kickboksera. Nie ma problemu najmniejszego. Dobra, to wiecie i co? I robię szpagat. Tak. Szpagat. A ja. Dobrze. Tańczył szpagacik i leciał dalej. Zrobisz szpagat? No oczywiście.
Ja nie potrafię zrobić Michał powiatu. Zajebiście tańczy. Ja zawsze byłem taki, o w ogóle patrzcie na to. Ja mam strasznie sztywne ciało, no nie strasznie, jestem strasznie sztywny. Patrz, stary. Ja nawet nie potrafię zgiąć bardziej palca. A złapiesz się tak, ten? No co, ty nie możesz. Ja też to mam, całe życie właśnie nie mogłem się... Ale patrz, pokaż ten, tylko rękę, ja patrz. Ja jestem skarbiony bardzo. Ja rękę chcę, a nie plecy. No. Zobacz, o tak robisz. A zrób... Połamie i tak, zaraz. A zrób to u mnie. A zrób to u mnie. Ty, widzisz? No. Ale ty masz, Hubert, dłonie jak kobitka. Tak? No, takie wiesz. Mam strasznie małe ręce. A weź się przywitaj z nim. To jest sklejona! To jest to, słuchajcie, a nie. Mocniej! Dawaj mocniej! Dobra, kończymy, co panowie? Ja się witam jak szlachcic. To jest wywiad, nie? No, to jest dobry. A w ogóle tak, ja się tutaj, wiecie, rozpakowuję w ogóle. Dobra, zatańczę. Ruszył po kamerę. Ej, rozpakowuję się i poprosiłem Michała o kawę, dostałem kawę, dostałem zaproponowane, czy rozpuszczalne, czy parzone, także słuchajcie. Nie mamy czekolady, bo czekoladki też byśmy zaproponowali. Tak? Ja nie jem. Sportowiec. No, a ile w ogóle wyjecie kalorii dziennie? Teraz po tym turnieju to człowieku dwie pizze dzisiaj zjadłem. Ale wy liczycie czy nie? Nie. Nie? No tak. No przed walkami liczymy. Trochę jest inny ja ten. Ja nie liczę, bo ja, no wiemy po prostu ile jeść przed walkami. No okej. Okay. Znaczy sprawdzam wagę, jak mi waga schodzi to jest dobrze. No, nie liczę nigdy kalorii. Okej. Okay. O, jeszcze mam zaraz jedno pytanie, tylko opowiem. Zaproponowano została mi kawa czy parzona, czy rozpuszczalna. Dostałem pół na pół z mlekiem, słuchajcie, hardkorowo. Coś chciałem powiedzieć inne. Nie. No mamy najlepsze CBD w mieście. A ostatnio widziałem, że często byli się Darka, a Darek mówi, a co te CBD? No wystraszył się. Coś... Dobra, dawaj Hubert do tego pytania, bo Michał, już zaraz bateria padnie, a ty go zagadujesz cały czas. Okej. Okay. Nie, on po prostu chce, żebyśmy już kończyli. Nie chcę, tylko wiem, że to jeszcze będzie dobre pytanie. Dobra, tylko robimy tak. A, no chciałem to zaproponować, bo... zawsze widzowie mówią, żeby były te wywiady. Ja wiem, że teraz też macie kanał EBEB, że też tam robicie, ale mam taką luźną propozycję, wpadłem na nią teraz, że może czasami bym wpadał, byśmy sobie tak rozkminiali, załóżmy, co, nie wiem, raz na jakiś czas, okej? Okay? Tylko musimy zapytać... przedyskutować to z naszym zarządem. Ale to nie żaden jakiś taki, wiecie, jakieś odcinki czy coś, tylko takie, jak na przykład sobie przychodzę do trenera. Ale było to fajne, bo znowu będą widzieć wszędzie nasze mordy, nie? Znowu będzie Pasternak, to już tak atencji szuka, że koniec świata. Mistrz MMA VIP! Nie, będzie tak. Największy atencjusz w Polsce, Pasternak i jego syn, Lizaczenko. Tak. To będzie piękne. No. Nie, Hubert, jak jesteś... Siwojewski ten od frików. Że Miściwujewski znowu się podlizuje. Pasterna. A on znowu się podlizuje, nie, tak. Pasterna. To też lubię, no. Ról żebraków. Tak. Atencjusz Lizaczenko. I Miściwujewski Lizus. No. Zajebiście. Jeśli chcesz, Hubert, to myślimy, kontent. Że tak, bo... spoko. Ale weźcie, nie grzejcie, tak, bo ja normalnie masakra. Tak, ja suszę skarpety. I ten. Suszę skarpety, kurwa. Jutro jadę do Gdańska, wiesz, teraz... A to nowe skarpety czyste? Nie, no czyste. Wyjściowe? Ale skarpeta wyjściowa? Ostatnio zginęła jedna biała skarpeta. No. Była afera jak skurwysy. Ty, no nie po to kupuję takie drogie skarpetki, nówki, sztuki i żeby się nie znajdowały później. No tak. Ktoś zapierdolił. A może to ten gość? Jak spojrzał na mnie, ja cię mam, kurwa! Spojrzałem! Spojrzał, jakie mam skarpety. Dobra. Ty Boże, ja teraz mam problem, jak ja nazwę ten odcinek. Co ja mam tu powiedzieć? Jak to nazwać? Zastanówmy, zareklamujemy sponsorów. Dobra, dawajcie. Poczekaj chwilę. Jak go? On już chce kończyć, stary, ty nie widzisz? Ty jesteś ten od frików. Tak. Ten jest atencjusz, a ja jestem największym żebrakiem. Tak. No mamy to, no. Co tu będziemy dużo myśleć. A i teraz chwila dla sponsorów. Tak, nie, ja jeszcze zawsze... zapowiedź. Jeszcze zapowiedź, słuchajcie widzowie. Nowej kolekcji. Wjechaliśmy. Sprawdź to, nowa kolekcja. I teraz wlatujesz na ten freestyle. Coś bardziej dla kobiecej części naszej widowni. Jak wjechaliśmy z Michałem mocno na YouTube'a, wjeżdżamy na nową platformę, pewnie wam znaną. Od dzisiaj możecie nas szukać na Tinderze, przejmujemy...
przejmujemy Tindera, także swipujcie, mamy premiumki wykupione i będzie content ale ostry. To, ale będzie ostry ale, content. A co to jest ten Tinder? Nie udawaj. No, to także zapowiedź, nowa platforma będzie przejęta przez nas. O kurde, no to grubo chłopaki lecicie, ale to co? Nas, ale to pytał, czy masz dziewczynę. Ale to pary mieszane, czy jak? Chcieliśmy cię wziąć do projektu, no nie wiemy, czy pary mieszane, wiesz, różnie może być. Projekt F. Był projekt X, był ten, to teraz będzie projekt. Będzie ostry projekt. Dobra, masakra, daj się. Ja pierdolę, aż się boję, co ty będziesz. Będą szczegóły później omówione. Ja się dowiedziałem o tym teraz. No ale wchodzę. Czekałem z tą zapowiedzią. Ale to będą z tego filmy, czy co? No zobaczysz, no, chyba na tej czarno-pomarańczowej platformie. Jakie filmy? Najpierw casting zrobimy odpowiedni. Dobra. Będzie. Nie, ja wam powiem tak szczerze, o co daddy chodzi. Daddy i synek. To będzie coś, czego dotychczas w polskim nie było. Nie mówmy tego słowa, trzeba to wypikać. Czyli to będzie coś, czego dotychczas w polskich filmach nie było. Będzie kinematografii polskiej. Kinematografii tak. Plus 18. Tak. Będzie akcja. No. Będzie reakcja. I będzie dobry scenariusz. Okay. Dobry scenariusz. Okay. Pierwszy. Ambitne dialogi. Tak. Wciągająca fabuła. Dogłębne rozeznanie. Dokładnie. I będzie, wiesz. No. Dobra. I co, dzieje się. Zapowiadamy naszą najnowszą kolekcję ubrań. Z Eltosem? Tak jest. Tak, dokładnie. Dobre, to jest dostanę jedną koszulkę? Jak sobie kupię, to no. Będę miał. Król żebraków! To zmienimy synę. Od friku, tak. Król żebraków tak. I atencjusz. To musisz ten kaloryfer pokazać, bo nie wiem jaki rozmiar. Nie, w czerwcu będzie, słuchajcie. Na razie jest masa. 84 kg. W czerwcu po koszulkę. Dobra, okej. Okay. Nie no, poważnie. Ubrania, możecie zobaczyć dwie koszuleczki, które już pojawiły się u nas na kanale. A u was jeszcze świąteczne są zdoby, widzę. Bo święta trwają cały czas. My to świętujemy non stop. To pod ten film chyba jest jakaś zapowiedź, będzie. Świąteczny Mikołaj. Tam z boku kremik idealnie. Santa Michael. Santa Michael. Oj. To jest grubo. No. Dobra. Dobra atmosfera jest u nas, co? Dobrze, dlatego mówię, fajnie było tam raz na jakiś czas przyjść, nie? No, możesz padać codziennie. No, skoro się tak wprosiłeś. Kawkę też ci zrobimy. Zapraszamy dobrze. Cię, Hubert. Dobrze, dziękuję. No to chcecie coś jeszcze powiedzieć, bo trzymam tak ten mikrofon? No ja bym chciał. A, to proszę. Tak, sponsorzy? Tak. Ja mogę pierwszy, mam jednego. Oczywiście, no. Że tak. To pozdrawiam mojego sponsora, Bleta. United of People, fajne ciuchy, super jakość, dobry krój, mój pierwszy sponsor, o tu patrz jaki wzór fajny. O panie, trochę jak Palm Angels, nie? Zobacz, no, trzy psy. Także jestem im bardzo wdzięczny, bo wiesz, Cerber. Pierwsza dobrze, taka większa to ja już zapowiedziałem najnowszą kolekcję koszulek EBEB, a teraz chciałbym podziękować moim sponsorom firmy. I opłacał mikrofon od Dzięki. Nie, bo on jest taki, że on ma pytanie. Nie, strzela. Chciałbym podziękować firma Tom Trans, Tomasz Smołuch, restauracja Antresola, tylko nie ta Antresola w Warszawie, tylko w Kielcach. I Sirent. A jeszcze chciałbym podziękować bardzo Tobie, Hubert, za wywiad, jak również MMA BNB. Tak. O, tak będzie jeden odcinek, 18 się nazywał. To ja to, tak, jeszcze tym tonem. To jak to muszę, o, bo ja mam logo, mam intro, ja mam intro i Ty powiesz co, tak, MMA BNB, dobrze. Powiedz, próbkę zrób. MMA BNB. Zrobiło się zbyt gęsto. Musimy kończyć ten wywiad. Fajnie. Dzięki, słuchajcie. Dajcie znać, czy taki format też wam się podoba. Ponad, nie wiem, chyba jest godzina 20, to trochę długo. Nie wiem, kto to obejrzy, ale ktoś to obejrzy. Dzięki. Lecie. Pozdrawiamy. Dobra.